Witajcie moi drodzy, tutaj Monika i kanał poświęcony perfumom, perfumowy Orient Express. Dzisiaj będzie to ekspres, ale myślę, że filmik będzie trwał około 10 minut, także tak akurat, akurat. Wiem, że niektóre z Was oglądają moje filmy od razu po przebudzeniu do pierwszej bądź drugiej kawy. Jest to bardzo miłe, <laughs> a ja zwykle nagrywam filmy późnym wieczorem, one się ładują w nocy i rano możecie je obejrzeć. Także dzisiaj taki super ekspres i będę mówić o zapachu e, Addict Diora. E, marka Dior, francuska, kunsztowna, wspaniała, ekskluzywna marka. Od e, Kitty, wysokie krawiectwo. No i perfumy. E, perfumy, którymi Dior przywitał nowe millennium bo powstały w 2002 roku eee, stworzył ten zapach Thierry Wasser i jego kolega mniej znany perfumiarz, ale taki perfumiarz, który towarzyszył innym perfumiarzom, współkomponował, współtworzył wielkie hity jak Lolita Lempicka, jak, jak Hypnotic Poison czy chociażby Aqua di Gio, męska wersja. Także dwóch panów wymyśliło, stworzyło taki oto zapach, który miał być jakby takim nowym otwarciem domu mody Dior, e, miał być takim nowoczesnym zapachem. E, reklama tego, tego zapachu była taka w klimacie właśnie nocnych klubów, e, takiego szału, szał nocne kluby, i jakoś to się wpisuje w taki też trend e, tamtych czasów. Mniej więcej w podobnym klimacie była reklama już wycofanego zapachu Nu i saint Laurent. Podobny, podobny koloryt, taki ciemny granat wpadający w szafir. Zapachy bardzo intensywne Nu i addict, to są zapachy naprawdę bardzo intensywne, wręcz takie hipnotyzujące. Od trwałości tego zapachu, o jego projekcji, od lat krążą wręcz legendy. Oczywiście to się zmieniło, bo ten zapach przeszedł reformulację, podobnie jak wspaniała Dolce Vita Diora czy właśnie Hypnotic Poison, którego ja miałam pierwszą wersję i pamiętam doskonale jak pachniał. I to jest oczywiście niebo a ziemia w tym momencie, uwierzcie mi. Yy, ale mnie się podoba ten trend, yy, podobają mi się perfumy z tamtych lat. Bo, to, bo tamte czasy jeszcze to były takie czasy, gdy kompozycje były bardzo głębokie. I tutaj również mamy głębie kompozycji. I mówi się o tych perfumach, że to są perfumy tonkowo-waniliowe. Tak, oczywiście, ale można wyczuć w nich o wiele więcej, bo jest to naprawdę bogaty zapach. Mamy tutaj jeżynę, akord takiej, niektórzy mówią nawet zwęglonej jeżyny. Kwaśnej, zwęglonej jeżyny. Mamy mandarynkę w tym zapachu. Mamy również kareus, czyli kwiat nazywany Królową Jednej Nocy. Jest to bardzo egzotyczny, biały kwiat, który rośnie na Jamajce i na Kubie i otoczony jest również legendą, dlatego że hoduje się go długo, natomiast on kwitnie tylko jedną noc. Jego rozkwit odbywa się w środku nocy, w zasadzie nad ranem. Można poczuć ten piękny zapach, a potem już rano więdnie, niestety. Dlatego to jest królowa jednej nocy, Kareus. <noise> I ten kwiat, jak wieść niesie, ma zapach waniliowy, właściwie przypominający wanilię. Także mamy tutaj coś takiego jak Kareus, królowa jednej nocy. Oczywiście wanilia i tonka jest również w składzie, ale mamy też w nutach bazowych bardzo piękne chyba najlepsze, najlepszej jakości drzewo sandałowe z Mizore, tak to się chyba czyta, y, czyli to jest region Indii, i tutaj właśnie czuć, rzeczywiście czuć jakość tych składników. Ja mam tą wersję y, pomiędzy, czyli nie jest to pierwsza wersja i nie jest to współczesna wersja tego zapachu, tylko to jest jedna, jedna ze starszych wersji, tak pomiędzy, tak? Y, także jeszcze tutaj mamy, większą głębię niż współczesna wersja tego zapachu. Jest tutaj ta głębia i moc. I powiem Wam, że wydawało mi się, że te perfumy pachną najpiękniej zimą, bo są bardzo intensywne, kwaśno-słodkie, yy, z takim właśnie ciepłym podbiciem drzewa sandałowego. A ja tutaj również czuję w tym zapachu akordy zamszu. Po prostu tak układa się na mnie ta tonka z jeżyną, i z tym drzewem sandałowym, że ten zapach jest w pewnym momencie zamszowy wręcz, bardzo seksowny, zmysłowy, erotyczny. I to jest zapach, który rzeczywiście od razu może kogoś porwać, zahipnotyzować, rozkochać w sobie, ale są też osoby, którego. Odrzucą i, 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 i dla nich będzie nieznośnie wręcz słodki i waniliowy. Chociaż uważam, że słodycz tutaj, akurat w tym zapachu, jest właśnie pięknie przełamana nutami cierpkiej, kwaśnej jeż, jeżyny i mandarynki. I, i, I to ciepło tego wspaniałego, wspaniałej jakości drzewa sandałowego również czuć. Także nie jest to taki typowy słodziak. Jeżeli ktoś jeszcze, któraś z Was, któryś z Was. Nie poznał tego zapachu, to jest to naprawdę kultowy y, klasyk Diora y, z czasów, kiedy perfumy jeszcze coś znaczyły, w sensie głębi kompozycyjnej, tak? Y, klimat te perfumy, ma, te perfumy mają niezwykły klimat. Jest to rzeczywiście klimat wieczorowy, upojny, hipnotyzujący i zdecydowanie erotyczny. Także warto poznać ten y, klasyk od y, Diora. I co jeszcze chciałabym powiedzieć na sam koniec? Dior, kiedy rozpoczął w ogóle produkowanie perfum, w ogóle taki pomysł wpadł do głowy, żeby, żeby tworzyć perfumy, to było bardzo dawno temu, i testował swój, swój pierwszy zapach, czyli Miss Dior, w taki sposób, że na pokazach mody. Na takich może kameralnych, ale też tych większych, chociaż głównie to były kameralne pokazy mody, pokazy tych sukien pięknych od Kitir, to testował tak reakcje na perfumy Miss Dior, że rozpylał je w powietrzu podczas pokazów mody i czekał na, czekał na reakcje kobiet. Tak? No oczywiście reakcje były entuzjastyczne, wspaniałe, więc kobiety. Kobiety doprowadziły do tego, że właśnie Dior, Christian, Christian, Christian Dior, zaczął produkować perfumy. Także ta marka zawsze miała, była tak, powiedzmy, miała takie oko na, na, to, na, na to, jakie są społeczne oczekiwania, miała tą intuicję, ten, ten siódmy zmysł co do tego, jakie są oczekiwania, i czytała dobrze. Że tak powiem, ducha czasu, tak można powiedzieć. Czy to się zmieniło teraz? Zastanówmy się. Zastanówmy się, jakie są ostatnie produkcje marki Dior. No, według mnie, ostatnią, ostatnimi dobrymi perfumami tej marki to jest zdecydowanie Joy. O którym dzisiaj rozmawiałyśmy z dziewczynami, moimi subskrybentkami. Joy, perfumy klasyczne zbliżone w klimacie do allure Chanel, które zebrały bardzo słabe recenzje, uważam, że absolutnie niezasłużenie. Także Dior zawsze miał się kojarzyć i kojarzył się z taką właśnie z czymś takim upojnym, z takim, z czymś takim radosnym, z tym, żeby żyć pełnią życia. Te takie piękne, rozkloszowane suknie Diora Również zawsze kojarzyły się z taką ekstazą, z radością życia, z pełnią życia, z błogością. I ja mam, szczerze mówiąc, mam słabość do zapachów Diora, ale zwłaszcza tych starszych. Hypnotic Poison, właśnie Dolce Vita czy Addict, no to są przepiękne zapachy. Również Miss Dior Cherie, czyli ta wersja zapachu wycofana z popcornem, z truskawkami, Także Dior zawsze będzie mi się kojarzył z taką pompą z radością życia i ten zapach jest taką absolutnie jedną z najlepszych wizytówek Diora, tylko w klimacie właśnie klubów nocnych albo też takiej właśnie rokowej zadziorności. Czyli równie dobrze ten zapach widzę na takiej fan fatal, królowej jednej nocy z nocnego klubu, nie wiem w Paryżu, ale również ten zapach doskonale sprawdzi się dla takiej rokowej, zadziornej dziewczyny, która powiedzmy ubrana jest w małą czarną, skórzaną kurtkę i glany. Także jest to zapach według mnie uniwersalny, ultra kobiecy i jest to świetna wizytówka domu mody Dior. I to by było na tyle. Zapraszam na kolejne filmy, na kolejne recenzje. Dobranoc, kochani, albo dzień dobry.